dzisiaj na audycji temat absolutnie na czasie, ale na czasie od kilkudziesięciu lat chyba. Czy nadal jesteśmy analogowi? Takie pytanie. Spróbujemy sobie na ten temat porozmawiać. Spróbujemy sobie pooglądać sprzęt audio i wideo analogowy i cyfrowy, ale nie będziemy się w niego zagłębiać. Spróbujemy pomyśleć o tym, jak cyfrowa rzeczywistość, która nas otacza właśnie między innymi za pośrednictwem tego sprzętu, wpływa na nas samych i na nasze relacje ze światem. Naświetliła się ta klisza, wyjmujemy ją i następuje nadal dalszy proces analogowy. Nie ma drugiego takiego miejsca jak Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu, czyli miejsca, gdzie można byłoby spotkać takich ludzi i gdzie można by się spotkać i porozmawiać na tyle różnych tematów związanych i z muzyką, ale i z technologiami, i tymi starszymi, i tymi nowszymi. Jest to wymarzone miejsce dla pasjonatów tego typu tematyki. Odbierz mnie teraz. I gość znika w słuchawce, zamieniony na ciąg bitów informatycznych, mniej więcej takich 0-1.